Zaledwie 2 głosami przepadł w środę wniosek Stowarzyszenia Katolickiego, którego działacze żądali rezygnacji suwalskiego samorządu z zamiaru stworzenia miejskiego programu wspierającego bezpłodne pary. Pomoc ma polegać na finansowym wsparciu wykonania procedury in vitro. Zamiar stworzenia miejskiego programu był analizowany na styczniowej sesji. Na posiedzenie zaproszono eksperta, który rzeczowo, ale i przystępnie wyjaśnił skalę problemu bezpłodności, uwarunkowania prawne pozaustrojowego zapłodnienia oraz skuteczność procedury. 3 miesiące później pod obrady suwalskich samorządowców trafił wniosek podpisany przez około 1500 osób wywodzących się ze środowisk katolickich, które legalną procedurę in vitro uznają z powodów światopoglądowych za nieetyczną i dlatego sprzeciwiają się takiemu wydawaniu publicznych środków. Padały również argumenty, które w niedopowiedzeniu pozostawiały kwestię losów powstałych dzięki procedurze zarodków, które nie zostały umieszczone w kobiecym organizmie. Jednak pominięto milczeniem fakt, że w Polsce takie zarodki są chronione prawem. Padały też pytania, czym lub kim jest zarodek. Ale jak wiadomo, do dziś ani medycy, ani prawnicy nie są w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi, kiedy zaczyna się nowe życie. Podnoszono również argument, że wśród płodów i dzieci urodzonych dzięki zastosowaniu in vitro znacznie częściej zdarzają się poważne wady genetyczne. Około 4-6% wszystkich dzieci poczętych w sposób naturalny, urodzonych, obserwujemy u nich jakiekolwiek różnorodne wady rozwojowe, w tym nieprawidłowości genetyczne. U dzieci poczętych w wyniku i urodzonych w wyniku realizacji programu in vitro tych patologii będzie 40% więcej. Wiecie Państwo, co mówią fachowcy, którzy popierają program in vitro? Że ta większa ilość wad wrodzonych jest wynikiem wieku pacjentów, którzy przystępują do programu in vitro, to jest powyżej 35 roku życia, i wynikiem nieprawidłowości, które istnieją przed wykonaniem programu in vitro, które uniemożliwiają czy utrudniają doprowadzenie do poczęcia. Wiecie, jak to można obalić? Zrobiono doświadczenia u młodych, zdrowych zwierząt, które nie miały kłopotu z poczęciem swojego potomstwa, ale zrobiono doświadczenie i się okazało, że tak, około 40-50% jest więcej wad rozwojowych. Czyli wynika to nie z choroby pierwotnej mamy czy taty, czy wieku pacjentów, ale z przebywania zarodka poza organizmem mamy do 3. czy 5. doby jego życia. I to jest wiedza biologiczna. Tak. Pan Bóg jest najważniejszy. Usłyszeliśmy też, że u rodziców sięgających po metodę pozaustrojowego zapłodnienia oraz ich potomstwa znacznie częściej stwierdza się inne problemy. Proszę pamiętać, że również u dzieci, które są poczęte i urodzone w wyniku programu in vitro, również i u ich rodziców obserwuje się o 30% więcej różnych zaburzeń psychiatrycznych z autyzmem, z zespołem depresji, z zespołem lękowym. Badacze mówią, my nie wiemy, dlaczego tak się dzieje. Na te, ale też cały szereg wcześniej wskazanych argumentów odpowiadał radny Kamil Klimek, pomysłodawca programu KAITEK. Panie doktorze, jeszcze raz to powtórzę, ja nie chcę komentować, bo nie mam autorytetu medycznego, tego, co pan tutaj powiedział, ale być może nie zostałem zrozumiany. Ja nie kwestionuję pana metody. To jest jedna z metod, jak najbardziej, która rozwiązuje problem niepłodności, ale skupcie się państwo teraz. Naprawdę, bo więcej nie będę powtarzał. To jest formuła ze słynnego serialu, który w latach 90. gromadził miliony przed telewizorami. Szanowni państwo, my jako samorząd musimy, chcąc zbudować taki program, musimy uzyskać, będę artykułował, rozdzielał te wyrazy, pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Warunek sine qua non. Warunek sine qua non. Żadna, bez takiej opinii my nie możemy finansować takiego programu. Kolejna kwestia. Pan doktor mówił o badaniach hormonu TSH, o innych badaniach.
Szanowni Państwo, my nie możemy dopuścić do podwójnego finansowania. To jest naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Jeżeli te badania są finansowane, znajdują się w tak zwanym koszyku NFZ, znajdują się w innych programach Ministerstwa Zdrowia, podmiotów, które realizują zadania publiczne z zakresu właśnie wspierania niepłodności, absolutnie nie możemy tego robić. I chcę, żeby to zostało naprawdę tutaj zapamiętane. Zarzut dotyczący, tutaj słyszę od pana, który też dotarł na sesję, witam bardzo serdecznie, to z naszych podatków. A co mają powiedzieć osoby, które mają problem z leczeniem niepłodności? Czy te osoby nie zasługują na to, żeby ich marzenia samorząd wsparł? Wszyscy. Szanowny panie, to odpowiem w ten sposób. Rozmawiam z jednym z przedsiębiorców i mówi tak, czy pieniądze z podatku dochodowego do osób fizycznych są pieniędzmi, środkami znaczonymi? Czy wiadomo, że one pochodzą od Jana Kowalskiego i te środki są przeznaczane dokładnie na program, o którym teraz dyskutujemy? Bo jeżeli tak, to ja do budżetu miasta z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i z tytułu podatku od nieruchomości, który do budżetu miasta odprowadzam ponad 500 tysięcy złotych. Ponad 500 tysięcy złotych. My mamy oszacowany ten program na kwotę 480 tysięcy złotych. To tak naprawdę osoba, z którą rozmawiam, może powiedzieć, jestem sponsorem tego programu. Jestem sponsorem jako przedsiębiorca, jako miejski podatnik, sponsorem tego programu. To tylko tak, żebyśmy nie używali w tej dyskusji, że to są nasze podatki. To są podatki wszystkich. Działacze katoliccy odwoływali się również do zasad demokracji, które zobowiązują do respektowania również ich stanowiska w sprawie prokreacji. Odpowiadał im również radny Klimak. 76% Polaków popiera metodę zapłodnienia pozaustrojowego. 17% jest zdecydowany nie. Być może to jest ta część, którą Państwo reprezentują, a 7% nie miało zdania. To, co powiedział pan Jacek Niedźwiecki. Szanowni Państwo, dajmy możliwość ludziom dokonania wyboru. Dyskusja podczas środowej sesji była gorąca, choć faktycznie każda osoba w niej uczestnicząca, mając świadomość delikatności materii, dokładała starań, by emocje trzymać na wodze. Finalnie na sali obrad wybrzmiał i taki argument. Nie próbujmy być zbiorowym sumieniem, bo takowe nie istnieje. Sumienie jest kwestią indywidualną. To każdy w sumieniu, czy katolik, czy protestant, czy jakikolwiek inny wyznawca jakiejkolwiek innej religii, ale być może też ateista, to on rozstrzyga w sumieniu, czy podchodzi do tego, będzie korzystał z tego programu, czy też nie. Dajmy prawo ludziom, o co wielokrotnie apelowałem z tego miejsca, żeby walczyć o marzenia. Nie odbierajmy im tego.